Ojciec Jan prosił, żeby zrymować i zaśpiewać taką legendę, która mówiła o świętym Tomaszu i o świętym Albercie Wielkim. Albert Wielki przeżył Tomasza, Tomasz, który udowodnił, że rozum może dojść do istnienia Boga, nie przeżył swojego mistrza, ale podobno pouczył go w wielu rzeczach, między innymi w tym, że Albert uprawiał sobie tak czarną magię. Tomasz zainterweniował i odtąd Albert uprawiał już tylko białą magię. Natomiast cała sytuacja, która się pojawia w tej legendzie, jest o tyle niesamowita, że jesteśmy u progu dokładnie takiej samej sytuacji. Zawsze ludzie, wydaje się, myśleli, mówili, marzyli o tym, żeby zmajstrować jakiś byt, prawda, stworzyć go tak, jak Bóg stworzył człowieka. Jesteśmy u progu sukcesu, niestety, w cudzysłowie, takich procederów, które wtedy wydaje się nam, że były powymyślane, a to jest rzeczywistość, która nas w tej chwili otacza. A ta piosenka wcale nie jest taka nieaktualna. Można powiedzieć, że nawet, że jest o in vitro, ale jest znacznie gorzej niż tylko in vitro.